Nazywam się Timothy Brown. Jestem emerytowanym nowojorskim strażakiem. W 1998 zostałem operatorem w miejskim biurze zarządzania kryzysowego. Nasze biuro znajdowało się w World Trade Center 7 na 23 piętrze. Po drodze do pracy zawsze wpadałem na trzecie piętro do stołówki. Tak samo było rankiem 11 września. Jadłem płatki, popijając sokiem pomarańczowym i gorącą herbatą. Salty i ja zaczęliśmy dzień wcześniej. Musiałem przygotować się na spotkanie. Do World Trade Center dotarłem około 7. Wsiadłem do windy, wjechałem na 44 piętro, potem się przesiadłem i wjechałem na 71. Zwykle przychodziłam do pracy 15 minut wcześniej. Poszłam do mojego budynku. Pracowałam w wieży numer 1 na 20 piętrze. Przygotowywałem dokumenty. Była 8:44. Salty spał. Kliknąłem drukuj i pół minuty później usłyszałem huch. Salty się zerwał. Wieżą zakołysało. Poczułem potężny powiew i dym. Budynek się zakołysał. Dosłownie zakołysał. Przez okno ujrzałam papiery i skrawki przedmiotów. Spadały z góry. Rozmawiałem przez telefon z kolegą Jamesem. Był w Trade Center. Powiedział, że światło zamigotało. Miałem klienta, więc powiedziałem, że oddzwonię. Ci ludzie widzieli, co się stało. W budynku wysiadł prąd. To dość niezwykłe w nowoczesnym nowojorskim wieżowcu. Sprawdziłem, co się dzieje. Ludzie odskoczyli od okien i zaczęli uciekać do wyjścia. Chwyciłem młodą kobietę za ramiona i nią potrząsnąłem, żeby się uspokoiła. Spytałem, co się stało. Odparła, że w północną wieżę uderzył samolot. Tak się dowiedziałem. Jechałem na uniwersytet. Miałem poprowadzić pierwsze zajęcia z fotoreportażu. Byłem blisko World Trade Center, ale nie zwracałem na nic uwagi, dopóki radio nie zaczęło podawać, że w wieżę uderzył samolot. Spojrzałem w górę, zobaczyłem, co się dzieje i zadzwoniłem do biura. Kazali mi przyjechać. Z rządzeniem losu jechałem za wozem strażackim. Ten wielki czerwony pojazd przecierał mi szlak. Jedną ręką trzymałem kierownicę, drugą aparat. Byłem przekonany, że strażacy tam wejdą, uratują ludzi, wyjdą i będzie po wszystkim. Miałem pomagać dowódcy. Zanim wejdziemy do budynku, zawsze oceniamy jego rozmiary i sprawdzamy z trzech stron. Robiłem to, co robią strażacy, policjanci i ratownicy. Biegłem w stronę zagrożenia, kiedy inni przed nim uciekali. Zrozumiałem, że moje pierwotne szacunki były błędne, że to nie mały samolot. Było za dużo ognia i szczątków. Wciąż jednak nie wiedziałem, co się zbliża. Nie wiedziałem, co się zbliża.
Bałem się, bo tylko kilka osób wiedziało, gdzie jestem. Salty biegał wystraszony. Zgodnie z instrukcją, powinniśmy byli zostać w biurach i czekać na komunikaty. Zastanawiałem się, zostać czy uciekać. Salty usiadł obok, bardzo zdenerwowany. Chciał mi coś powiedzieć. Musiałem się stamtąd wydostać. Założyłem mu uprząż i pobiegliśmy do najbliższych schodów. Wszyscy krzyczeli, było gorąco, mnóstwo dymu. Ludzie wpadali w panikę. Do World Trade Center dotarłem o 8:53. Widok był niewiarygodny, wszędzie papiery. Wyglądały jak śnieg. Ludzie wokół się temu przyglądali. Zrozumiałem, jak jest źle, gdy uwięzieni w budynku zaczęli skakać, by nie spłonąć żywcem. Marsz na dół był bardzo powolny. Ciągle dołączali ludzie z innych pięter. Trzeba było czekać. Schody były wąskie, a dla psa potrzeba miejsca jak dla dwóch czy trzech osób. Policjanci i strażacy szli na górę, a ja na dół z psem przewodnikiem, któremu brakowało miejsca. Uznałem, że to dla niego za dużo, że lepiej będzie, jeśli ucieknie sam. Więc go opuściłem. Zaczął schodzić. Ale w pewnej chwili zdecydował, że mnie nie zostawi i wrócił. Zdawał się mówić, jestem z tobą, cokolwiek się stanie. Ty i ja razem. Nawet mnie nie proś, żebym odszedł. Zostaję z tobą. Pamiętam zdjęcia, które zrobiłem. Ludzie uciekali, chcieli przeżyć. W końcu dotarliśmy na parter. Było biało od pyłu. Pomyślałam, że to bomba. Kiedy chciałam wyjść, policjantka przy drzwiach krzyknęła stój. Spojrzała w górę i powiedziała, Boże, drugi samolot. Usłyszałem drugi samolot i południowa wieża eksplodowała. Nawet nie wiedziałem, że uchwyciłem ten moment. Zdjęłam buty. Policjantka powiedziała, kiedy każe wam biec, biegnijcie. Najszybciej, jak umiecie. Na północ. Nie zatrzymujcie się, tylko biegnijcie. Pamiętam kobietę z butami w dłoni. Wyglądała jak maratonka dobiegająca do mety. W oczach miała pragnienie przetrwania. Dłonią osłaniałam głowę, w razie gdyby coś na mnie spadło. Wewnętrzny głos mówił mi, żebym się nie zatrzymywała. Pomyślałam, dlaczego robisz zdjęcia? Czemu nie uciekasz?